Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu. Z Ewangelii św. Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwóch uczniów Jezusa szło do wsi zwanej Emaus oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi, lecz ich oczy były jakby przyćmione, i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę: Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: O czym? Wtedy mu powiedzieli o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a my mieliśmy nadzieję, że on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewniali, że On żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale Jego nie widzieli. Wtedy On im powiedział, o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków, wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej, lecz oni nalegali zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i rozpoznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie, czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma. W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych jedenastu i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwystał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał im się poznać przy łamaniu chleba. Droga Demaus jest naszą drogą. Wszyscy błądzimy ku smutkowi, zawodzimy się na życiu i naszych nadziejach. Jezus po zmartwychwstaniu jest na każdej ludzkiej drodze. Zawraca nas ku odkryciu swej obecności na Eucharystii. Uczniowie odkryli obecność Jezusa w drodze, dzięki temu, że rozważali pisma. Wymiana słów Bożych pozwoliła im się otworzyć na Jego prowadzenie, które skończyło się na łamaniu chleba. Przez Biblię do Eucharystii schemat dojścia do celu życia jest prosty. Jezus dosłownie spytał: Jakie są słowa, które wymieniacie idąc? Łukasz użył słowa antibalette. Które można też tłumaczyć rzucać siebie nawzajem, wymieniać słowa, dyskutować, porównywać albo nawet ciskać jakby pociskami, gdyż pierwotnie to słowo miało znaczenie militarne. Rozmowa więc była pełna ognia, była rodzajem walki duchowej, w której słowa Biblii, jak strzały, uderzały w zwątpienie, krusząc je niczym mury. Słowa uderzały i raniły, uzdrawiając. Były zmaganiem duchowym, bitwą o cel życia. Możemy lepiej zrozumieć tę dyskusję, gdy porównamy ją z wędrówką aniołów przez środek Jerozolimy z wizji Ezechiela. Aniołowie wyniszczyli tych, którzy w życiu nie przyjęli skruchy, unikali krzyża. Ci, którzy przyjęli znak Taw na czole, litera Taw miała formę krzyżyka, czyli przyjęli krzyż życia, byli ocaleni. Ich smutek zmienił się w zbawienie. Życie dzieli nas na tych, którzy przyjmują krzyż, oraz tych, którzy odrzucają krzyż. Jesteśmy rozdarci między tymi postawami, i wybór właściwej zależy od tego, czy umiemy walczyć Słowem Bożym o własny los. Najtrudniejsza chwila to utrata najdroższej osoby, utrata kogoś, kto nadawał sens naszej drodze. Jezus, zanim umarł, przygotował na taką stratę swoich uczniów, jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Gorzej jest tymi, którzy oparli swoje życie na drugim człowieku, na idei, na pieniądzach, na żądze. Na karierze, na czymkolwiek i kimkolwiek, tylko nie na Bogu. Ich smutek utraty nie zmieni się nigdy w radość.